Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite Forza Horizon 5, moi drodzy! Usiądźcie sobie wygodnie i... wiecie co, ja chyba odpalę... No, no gram teraz na Xboxie, gram w tym trybie 60 FPS-ów. A może podłączymy sobie PC? Zobaczmy, jak na PC będzie wyglądać to w maksymalnych ustawieniach. Co wy na to? I BAM! Jesteśmy na komputerku. Na komputerku mamy więcej pola widzenia w kokpicie na przykład. No i oczywiście dużo lepszą grafikę, jak mamy wszystko odpalone na maksa. Ostatnio była aktualizacja sterowników i był patch do Forzy, który naprawił tam masę rzeczy. I teraz te ustawienia graficzne, jak mamy wszystko na maksiucha wymaksowane, zobaczcie sobie. Chodzimy w grafikę, pyk, wszystko na maksiucha totalnie. To mamy bardzo fajną wydajność, stałe 60 FPS-ów, przynajmniej na moim laptopku, a był taki okres, gdzie miałem jakieś stare sterowniki i no, miałem zużycie karty graficznej powyżej 100% nawet i niestety FPS-y spadały, a teraz jest wszystko ładniutko, piękniutko i płyniutko. O, dobrze się zacięło. Dobrze, wyszukujemy sobie naszego trybu. Walk Nast, ja go robiłem ostatnio, wiecie co, na przyczepność, ale... I widziałem, że tam parę osób mi wymiatało na multiku. To wiecie co, ludzie robią takie samochody z napędem na 4 koła. Takie, what? Jak napęd na 4 koła? W Astonie, Martinie, takim samochodzie, napęd na 4 buty. Jak to nie ma nawet miejsca, żeby napęd na 4 buty zrobić, chyba nie. Nie no, jest miejsce, ale to tak głupie, ja nie lubię tak robić samochody. Jak samochód ma mieć napęd taki, to ma mieć taki i ja nie zmieniam. Chyba, że robię jakieś ekstremalne skoki jakimiś tam Koenigseggami, żeby latać po 1000 metrów, to wtedy tak. Ale tak, tutaj mamy takie ogromne skrzydło i można niesamowity docisk zrobić, a jeszcze jeden mam taki samochód z niesamowitym dociskiem. No, ale to jeszcze pokażę wam kiedy indziej. Dobra, ostatnio mówiłem, że sprawdzimy sobie gdzieś tutaj te tereny dżungli, gdzieś tak, totalnie na obrzeżach. Ja myślę, że to będzie lipa, bo jak jest dużo drzew, to nie widać, gdzie są te dropy, tak mi się wydaje. No, ale jak nie sprawdzisz, to się chyba nie dowiesz, więc chodźmy sobie razem to obadać i zobaczymy, jak jest. Co to mi się tu... O! Kamera była pod błotem, świetnie! W ogóle mój samochód jest pod błotem. Czekanie na... Co to było? Czemu mój samochód jest zatopiony w błocie? Ej, zagadka, jesteśmy w błocie, może dlatego. Jest w jakiejś dziurze wylądowałem, zobaczcie, dziwnie to wyglądało. W każdym razie, zaraz obok mnie jest drop. Uwierzycie to w ogóle? Dobra, no to... O, drugi poziom. Myślę, że twórcy mogli pójść tą drogą, że na przykład... Jeśli z wulkanu widać bardzo dużo, no to każdy będzie korzystał z tego wulkanu, żeby zobaczyć sobie, gdzie tam dropy są daleko, tak jak my na początku to robiliśmy, no nie? I pomyśleli, no skoro wszyscy wpadną na ten pomysł, a na pewno wpadną, to rozmieścimy te dropy tak, żeby były częściej spotykane na przykład w obszarach leśnych, gdzie no z wulkanu już nie dojrzymy, czy coś jest, nie? Więc jak sobie tutaj pojeździmy, to możliwe, że częściej te dropy spotkamy. Widzicie, ja się tutaj tych zrespiłem totalnie na jakimś zadupiu. I od razu dropik jest, co nie najlepszy, bo nie najlepszy, ale jest, no nie? Teraz chciałbym... Czuję, że coś tam jest, zobaczcie. Coś tu jednak widać przez te budynki, przez te takie, wiecie, pojedyncze drzewa czy coś. Coś tam można jednak spotkać. I tu mamy... Volvo V60, tym jeszcze nie jechałem. W tej grze chyba nawet, bo nawet nie mam tego samochodu w garażu, także... Okej, my jedziemy, Volvo V60. Audi S1! To nie jest to S1, co tam było takie rajdowe, tylko to jest... O, właśnie, to jest taki bucik, no nie? Może ma na 4 kapcie, może. I patrzcie, no przejechałem sobie tu kawałek i 3 dropy spotkamy, także... No, chyba całkiem nieźle, chociaż w mojej takiej... W mojej takiej punktacji i tak na razie wygrywa Festival Horizon, gdzie tam no, te dropy są dużo częściej spotykane. A w ogóle to ja mam daleko od tej strefy, czy niedaleko? On mnie tu goni. Niedobrze! No wiesz co? Już pierwszy meczek i taki niefajny? No jak? To Audi, a i zobaczcie, 169 km na godzinę, co prawda jadę pod górkę, ale tragedia, no przecież ten garbus jest chyba lepszy od tego. O kurda, tutaj Ferrari P4 było na tym moście. Poka mi to Ferrari, bo widzowie mi nie uwierzą. O, nie uwierzą mi, bo
A, nie widać. A było tam. Lucek, dlaczego nie grasz na kierownicy? Lucek, kiedy kierownica? Graj na kierownicy w końcu. Lucek, dlaczego nie grasz na kierownicy? Lucek, kierownice już działają. Wciśnij Enter. Enter wciśnij. I będzie działać. Lucek, wiem jak naprawić twoją kierownicę. Ja mam Logitech G29. U mnie wszystko działa. No mimo wszystko wybrałem znowu tą miejscówkę i zobaczcie, pojawiłem się tutaj. Już widzę dwa dropy w okolicy. Tu jeden. Znowu muszę uciekać gdzieś bardzo daleko. Aha, muszę sobie moje sterowanie włączyć, bo coś mi się komputer nie zsynchronizował. To było layout custom. O, tutaj mam. I mapę mam pod LB, zobaczcie. Myślę, że będzie dobrze. No, no. Okej, okay, biegi zmieniają się. Kurde, biegi mi się teraz nie zmieniają. Cholera. Biegi źle ustawiam. Jeszcze muszę wejść w ustawienia. Teraz, o, shift up. Tutaj mi się zmieniło, zapisujemy. Teraz mamy te świąteczne takie jeszcze i w sumie noworoczne ozdoby. Cały czas gdzieś w tych strefach Horizon słychać jakieś fajerwerki, nie fajerwerki. Bardzo przyjemnie jest. I dzisiaj pozdrawiam wszystkich Konradów. Jeśli jest Konrad jakiś, który ogląda ten odcinek, to pozdrowienia dla ciebie, wszystkiego dobrego w nowym roku. I trzymaj się brachu, nie poddawaj się, będzie wszystko dobrze, jak ciężko jest w życiu. Czasami jest dobrze, czasami jest źle, życie to sinusoida, boy. I tutaj mamy dwa kolejne dropiksy, gdzieś niedaleko. Poczekaj, poczekaj, widzę tutaj za drzewami w sumie, nawet dobrze widać, no nie? Zaskakujące, bo byś tak pomyślał, no kurde, jak? No przecież nie widać za drzewami, jak? Nie ma, drzewa są, przecież przez drzewa nic nie widać, las, halo. Ale zobaczcie, ten dym dosyć dobrze przez te drzewa prześwituje. Bo widzę, że on znowu jest rozpikselowany, jak z daleka sobie na niego patrzymy. Wy pewnie tego na nagraniu aż tak nie widzicie, ale w jednej aktualizacji zrobili tak, że ten dym był rozpikselowany, to niby zrobili taką poprawkę. Potem zrobili, że był normalny dym jak dym z daleka. A teraz widzę, że znowu jest rozpikselowany, jak się spojrzy. A teraz nie będę włączał trybu fotograficznego, bo kurde, przecież tu walczymy ponoć, no nie? Jeszcze nikogo nie ma tu w okolicy, ale... Uła, co to? Deberti F-150 ziomek? To dawaj go, jedziemy do strefy tym razem szybciutko. No zobacz, to nie ma żartów. Ja muszę sobie kierownicę podczepić, to... Lucek, czemu nie grasz do kierownicy? To wtedy sobie będziemy mogli widzieć, który samochód na co ma napęd od razu. Na tych moich, wiecie, wszystkich ekranikach, nie ekranikach, no nie? Patrz, tam widzę gdzieś daleko w lesie w ogóle te dropy, że tam są daleko, daleko. Mega fajna sprawa, mega fajna sprawa, ziombel. O kurczę, o kurczę. 17 tysięcy biegów ma pewnie ten samochód. Było 6 wbija już przy 150, to niedobrze. Już ma 8, 10 biegów, ziomek, zobacz. Widziałeś kiedyś samochód, który ma 10 biegów? Teraz widzisz, na tym nagraniu, proszę bardzo, nie żartuję. O! I teraz był jakiś taki komunikat, że coś tam, car dropy się zresetowały i tutaj nagle mi się pojawiły koło mnie nowe dropy, których nie widziałem wcześniej. Co prawda słabe, ale what? Co? Ej, nie... Wcześniej nie było takiego komunikatu, że odnowienie dropów albo zmiana dropów, no nie? To coś nowego jest. Zobaczcie, teraz się pojawiły dropy w zupełnie innym miejscu. Ciekawa sprawa. I zobacz, teraz nagle tutaj przy tych namiotach mam dużo do zebrania rzeczy. No co prawda już mam dosyć dobry samochód i wypadałoby się z kimś w końcu pościgać. No ale sprawdzam taką odrębną część mapy i wiecie co? Chyba niewiele osób się dropi naprawdę, bo przez dłuższy czas sobie jechałem w stronę tego głównego festiwalu Horizon, w stronę wulkanu i nikogo nie spotkałem w tamtych okolicach, więc chyba większość osób wybiera tę część wulkanową, na to wygląda. Nie mam pojęcia. Bo wiesz, tutaj jest mapa jednak no trochę większa niż w czwórce, więc ludzie mogą się w różny sposób roz tego wyrywać, no nie? Więc to bardzo profesjonalnie zagra. Dobra, co? A tu widzę, że ktoś przy tych świątyniach jest. Chodźmy z nim porozmawiać, bo on akurat zgarnął drop. Chyba wziął 7 poziomu Ferrari, ziombel. Patrzcie, jak tu łatwo można się rozwalić o te drzewa chociażby. Jedziemy, chodź. Subaru wziął, a dobra, to nie ten był. Przejedziemy. O! Co to było? Uff. Widzicie, jak mi przycięło grę? Mam nadzieję, że to się nagrywa. Dobra. Uła, gdzie ja tu wjechałem? W jakieś ty labirynty. Dobrze, nie ma żartu. Słuchajcie, Subaru z 4 poziomu kontra moje Deberti z 5. To jest w miarę porównywalny poziom. Co ty myślisz, że ci będę dawał wygrywać? Nieczysta gra, nieczysta gra. Ja jestem gorszym graczem, muszę się spychać. Dobra, jedziemy tu. Ej, to są krzaczory zwykłe! Dlaczego mnie tu rozwaliło? To było jakieś ukryte drzewo.
Niedobrze, dobra, jedziemy za nim. Ja tutaj, jak rozmawiam, to mi się samochód ścisza i nie słyszę, żeby biegi zmieniać. No to jest 19 tysięcy biegów w tym samochodzie. I trzeba szybko zmieniać, tak ledwo ruszysz, już musisz czwórkę. No i nie wiem, czy go pokonam, kurde, głupie Subaru mnie rozwali, zobacz. Dawaj, Deberti! Nie wiem, które drzewa można rozwalać w tej Fordzie. Rozwalił mnie, o kurde! No przynajmniej expa miałem do zebrania w tym miejscu. O, i znowu, strasznie, zobaczcie, jak się jakieś tam funkcje sieciowe wczytują, to bardzo się ścina gra, na Xboxie tego nie ma. Dziwna sprawa, no nie? No i tak testuję sobie teraz ten obszar wschodniego wybrzeża i już wiem, dlaczego ludzie tego nie wybierają, bo później trzeba jechać dość długo w ten środek mapy, ale to jest dobre miejsce do drapu, zobaczcie, się tylko tu pojawiłem, od razu już czwarty poziom, już któryś raz z kolei tak mamy, no nie? No kurde, znowu to Audi S1, o nie, to jest chyba najgorszy samochód, jaki może być, no weźmy go już. Wiecie co, tutaj jak jesteście sobie w tej części mapy, to chyba najlepiej pojechać sobie w stronę autostrady i gdzieś tam, o zobaczcie jak ją daleko. Ta strefa wygląda na to, że zawsze spawnuje się gdzieś w tej części, no nie? Gdzieś tam nad tym festiwalem Horizon, więc chyba dlatego ludzie nie wybierają tego obszaru wschodniego wybrzeża, żeby potem nie jechać kawał mapy i nie zginąć od strefy chociażby, jak ja wcześniej w tym Audi S1, no nie? No i taki protip, no kurde, jedźcie sobie od razu na autostradę i nawet jak macie taki gówniany samochód jak ja teraz, to powinniście szybciej ją pokonać niż przez te offroady, bo powiem wam, ja nie wiem jeszcze, które drzewa można rozwalić, których nie można rozwalić tutaj w piątce, w czwórce to było już takie oczywiste, że jak to drzewo wiedziesz, to okej, a w inne już nie okej. A tutaj trzeba to odkrywać, no na przykład te drzewa tutaj, zobaczcie, to wszystko wygląda strasznie na grube takie, no nie? A byle czym możesz to rozwalić, nawet jak masz samochód bardzo lekki. Nie te palmy takie od tej. To wszystko możesz rozwalić, pyk, pyk, zobaczcie, pyk, pyk, pyk. A czasami wjedziesz sobie w takie cieńsze drzewo i okazuje się, że cię zatrzymuje do zera, no nie? To jest takie wkurzające. Muszę jeszcze się nauczyć właśnie, które drzewa są dobre, a które drzewa są niedobre. No i tu mamy taką sporą, otwartą przestrzeń. Gdzieś tam na wzgórzu widzę, że są dwa dropy i moglibyśmy sobie tam pojechać, ale na tej otwartej przestrzeni jako tako dropów nie ma. Jak byłem w tamtym lasku takim, no to było widać, znaczy były te dropy bliżej rozlokowane, a tutaj na tej otwartej przestrzeni one wygląda na to, że są trochę dalej od siebie. Chociaż teraz jadę w takim trochę dołku, no nie, i ciężko tutaj poznać. To może właśnie twórcy poszli tą drogą, że jak jest otwarty teren, na którym możemy, wiesz, daleko zobaczyć, gdzie co jest, no to stwierdzili, okej, come on, nie będziemy tutaj pokazywać za dużo. W ogóle wiecie co, ja wpadłem na pewien pomysł, bo skoro gramy na PC-cie, to możemy sobie wejść w ustawienia wideo i tutaj mamy Chase Cam. Czekaj, tu mamy chyba far. Aha, ja mam już na maksa zwiększony ten kąt. I dzięki temu widzimy jak najwięcej chyba, nie? Bo to jest chase, tak, to jest podążająca. Tak, to jest ta najdalej oddalona kamera, no nie? I dzięki temu mogę więcej widzieć, na przykład, co się dzieje dookoła mnie. To się przydaje w klubie Fortnite, bo dzięki temu mamy, jak wiesz, patrzymy się w jedną stronę, no to widzimy jak najwięcej przestrzeni, jak jest to możliwe. No i patrzcie, że tutaj faktycznie tych dropów nie ma, nie? Tam, gdzie było tych dużo drzew, dużo takich miejsc, no, gdzie nie widać od razu wszystkiego, no to tych dropów było więcej, znaczy one były bliżej siebie, no nie? Może mi się wydaje, ale to patrzcie na przykład tutaj. Pojechałem sobie, o się, jaki dropix, okolice stadionu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dropów, ziomeczku kwadratowy, zobacz co tu się dzieje. Dobra, to akurat słabe, ale wiecie, może na przykład okolice stadionu będą super. Tak sobie badam, które miejsca są spoko. Nie wiem, czy nie będziemy robić tego przez cały odcinek. Oby nie, bo jakieś starcia przydałoby się ogarnąć, no nie? Deberti znowu ten. No dobra, będzie chyba lepszy od tego mojego auta. Chociaż może być wolniejszy, nie? Bo skoro jest taki super offroadowy, to może mieć niższą prędkość maksymalną. No i jak gracie na skrzyni manualnej jak ja, no to niestety zmienianie tych biegów może być uciążliwe w tym aucie akurat. Patrzcie, ile tu dropixów się zrobiło. Damn! Raz, dwa, trzy, cztery. No nie mogę się naliczyć. Strasznie dużo. Bardzo mi się to podoba, co tu mam? Ale zobacz, jest same takie dziadowskie póki co. Spróbujmy sobie tu podjechać trochę. Golfer! Golfer znowu! Znaczy jest ich dużo, ale no, nie weźmiesz Golfa R, prawda? Focus, o myślę, że Focus będzie szybszy od tego mojego auta. Bierę go. No, ten jest na pewno szybszy. Nawet na tych takich, powiedzmy, offroadach.
czekaj, tu... Aha, nie wiem właśnie, czy nim bym podjechał sobie na przykład pod wulkan. Oglądaliście ostatni odcinek? Co się działo? Kurde, musicie koniecznie obejrzeć. Katastrofa, samochód z 8 poziomu nie dał rady podjechać pod wulkan. No rzeźnia. Czekaj, ktoś mnie tu ciśnie z tyłu. Ciśnie coś za mną. I to szybkiego, bo bardzo szybko się pojawił na mapce, wiesz? Tak, bo to nie będą żarty. To nie... Porszawę! 6 poziomu. Dawaj go. O kurde, co za przycinka. I co on zrobił, ten gościu? Porszawę zostało z tyłu? Jak to możliwe jest? No i ten Fukushiwo chyba całkiem dobry, czy nie? Nie no, 170, 180, no dobra, 200 po takich wertepach to całkiem nieźle chyba. Już ma dwie paki, ale tyle to Mini Cooper ogarniał w poprzedniej części gry, no nie? I tutaj strasznie wolne samochody dali do tej części, no halo! Może ten Focus jakoś lepiej się rozpędza? Nie wiem, kurczę, ale no generalnie nie jest dobrze. Tam bym się prawie rozwalił! Dobra, chyba gościa porobię, będę mógł zgarnąć... A nie, czekaj, ja mam przecież lepszy samochód. To chyba sobie ulepszę moją kurę. Nie będę chciał mieć takiego sobaka, skoro z nim wygrałem bez problemu, no nie? Okej, okay, dojechaliśmy. O, to jest ciekawe auto. Ariel Nomad. Jakie on ma tu oponki? To wyglądają jak opony offroadowe. Napęd ma na co masz ten napęd, ziomek? To wygląda jak napęd na tył. Ale ma opony offroadowe, to jest dobrze. To jest samochód offroadowy, jest jeszcze Ariel Atom chyba, nie? Który jest taki bardziej, to taka bardziej wyścigówka jest. Na tory, a tutaj jest taka offroadówka, ten Nomad. Co ma się takie dwa Ariely. Właściwie trzy, jeden jest, Ariel jest jeden do prania, taki proszek. Drugi jest taki do ścigania po torach, a trzeci to jest właśnie ten offroadowy, którym jeżdżę teraz. Ale się super przez te górki przeskakuje, tak bardzo nisko nad górką lecisz. Bardzo mi się to podoba, już wiele razy tak właśnie przeskoczyłem, samo się to robi. Spoko opcja. Okej, okay. Tu mamy Focusa, tego nie chcę. Mamy krawędź strefy, muszę uważać, bo mam tył napęd. Tutaj mam jakiegoś ziomeczka hardkorowego i muszę się odwrócić, żeby go wyzwać na pojedynka, bo będzie ciężko. Ciężko będzie. I on ucieka? Taką furą ucieka? Niewiarygodne, gdzie on jedzie? Ej, tu jest sporo osób, ja tu chyba 90% osób pominąłem, jak jechałem z tego wschodniego wybrzeża. Tam nikt nie jeździ, a tam było całkiem dużo tropu. Kurczę, no nie? Ej, nie mogę tego ziomka do tego nieść. Gdzie on ucieka? No chodź już, ścigniemy się czy coś. A, ja wiem, co on kombinuje. Patrz, raz zawrócił, zwraca, nie? Czekaj, tutaj ktoś jedzie, dawaj. O kurde, niedobrze, niedobrze. Co to za zacinka była? Kurde! Dobra, ja mam chyba tu szansę. On ma 7 poziom, co prawda. To nie jest dużo lepiej od mojego samochodu, bo ja mam 6. Ale ja mam samochód offroadowy, więc zobaczymy, jak sobie poradzę. No i zobaczcie, wyzwałem go na... Zawsze jak jakieś takie sieciowe rzeczy się zaczynają, typu jakieś spotkamy jakiegoś gracza, albo coś się tam doczytuje takiego sieciowego, no to wtedy jest jakaś taka mega duża przycinka. Nie wiem, z czego to wynika. Ty, ale gościu ładnie tu pojechał tym Ferrari. Co to, jakieś offroadowe jest to Ferrari, czy jak? No patrz, w ogóle się prawie nie zatrzymał, no nie? Jakoś ani nie zwolnił, ani nic. Trafił, kurde, w ten checkpoint. Ech, przez tą przycinkę mi samochód trochę obróciło, bo nie zdałem rady go opanować. Tak mi się nagle, wiesz, gra ścięła, a już za drugi razem samochód był obrócony. Ale myślę, że i tak ciężko byłoby mi pokonać to Ferrari, bo jakieś takie było mega szybkie. I tam gości ładnie wyrwał przez to offroady. Ja nie wiem, to Ferrari, czy jakieś takie offroadowe jest zrobione tutaj, czy co, bo... Wiesz co, no strasznie ładnie poleciało przez te takie wertepki. Jak nie spodziewałem się totalnie. Tak, wiecie co, a i ten tryb Fortnite się dłużej wczytuje jakoś na wersji PC-towej. Jakieś takie lagi są, naprawdę strasznie długo. Na wersji Xboxowej dużo lepiej działa to wczytywanie. Ja jeszcze raz przewałkuję sobie ten teren tutaj. Powiem wam, że gra działa dużo gorzej na PC-cie. Może jeszcze coś tam zaktualizuję, jakieś sterowniki. No, gra mam aktualną, sterowniki mam w miarę nowe do tej karty. To tak wygląda, jakby to jakieś takie sieciowe były problemy, wiecie, z tą grą. Gdzieś cały czas wszystko ładnie działa, śmiga, tak. Nie wygląda to na jakieś takie... Nie wiem jak to, nie wiem jak to określić, no, działa to nie najlepiej, powiem wam. Jeśli macie takie problemy z Fordą, to oczywiście piszcie w komentarzach, może coś uda nam się temu zaradzić. No ja chyba następne odcinki będę nagrywał z trybu Fortnite na Xboxie, bo coś tutaj jest nie tak, panowie. O, a teraz sobie zacząłem, zobaczcie, zacząłem sobie w tym miejscu i jestem nawet blisko strefy, więc zakończy się gdzieś w okolicy tutaj tej międzystadionowej i autostradowej. Nasz tu Fortnite. A teraz sobie popatrzę, czy faktycznie tutaj gdzieś spawnują się te dropy, czy nie. Widzę, że ktoś tam chyba zgarnął w mojej okolicy. Przed chwilą jakiś dron leciał do góry przede mną. Albo to był
Tak, tutaj też są ptaszory wstrętne, srające. No i powiem wam, że teraz ubogo, jeśli chodzi o dropy. Tam przez las nic nie widzę, ale tu coś jest niby kawałek dalej i na razie tyle, więc znowu ten mi się wylozował. O, tutaj mamy jakiegoś ziombela. Jesteśmy w środku strefy, doskonale. Porsche ma znowu. Ja mam nadzieję, że te samochody będą się zmieniać co jakiś czas, bo kurde, już chyba z trzeci raz dzisiaj mam. O, zobaczcie, widzieliście, jak mi się przycięło znowu tak dziwnie, no nie? Grałem na Xboxie, możecie sobie zobaczyć poprzedni odcinek z Tryby Fortnite. Grałem na Xboxie cały odcinek i zero takich przycinek, a tutaj jak się pojawia punkt na mapie, muszę to jeszcze raz sprawdzić, bo nawet nie zwracałem na to uwagi, bo po prostu gra działała, no nie? Ale tutaj od razu jest coś takiego i miałem właśnie taką sytuację z poprzednim autem, z tym nomadem, że kurczę, samochód mi obrócił, miał napęd na tył, no nie? I trochę to przeszkadza jednak. O! Gościu się wycofał! O, spoko! Dobra, znowu mam tego nomada nieszczęsnego. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej. Ej, czemu gościu się wycofał? No, dobra, no, małe szanse, żeby wygrał, ale... Mogłem się na przykład gdzieś rozwalić, już bardzo często się tak zdarza, że ktoś się rozwala, no nie? Jedźcie zawsze do końca, nigdy nie wiadomo, co się stanie, tak? Ale ktoś mówi, o, nie mam szans, nie mam szans, dobra, rezygnuję, elo, 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 melo. Dobra, koniec, wychodzi. Tak, no nie, do końca graj. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Zobaczcie, jakie tutaj kaniony, jakieś kamienie, jakieś coś. Może ja nie znam tej mapy, może gram pierwszy raz dopiero, no nie? Nie znasz gościa, to są randomy. Trzeba próbować, trzeba próbować. Po co tu wjeżdżałem po jakieś dziadostwo? Chciałem koniecznie zobaczyć, jaki będzie tu drop, bo przecież z dołu go nie było widać. Jedźmy się z kimś, 30 graczy zostało jeszcze. Dobra, będę udawał wolnego gracza, co czasami działa i przyciąga innych, żeby się ścigali. Tu widzę, że ktoś sobie na dole jedzie ładnie drogą, a ja zniknę. Ja tu nagle zniknę, on powinien tu przyjechać, no nie? Bo on tutaj sobie jedzie tymi takimi ślaczkami, pyk. Patrzcie, o kurde, ktoś za mną jedzie. Trzeci poziom. On się zaskoczył, nie? Gościu. Ej, a przede wszystkim znowu grę przycięło, no nie? Ale gdzie pojawiło ten punkt? Kurde. O, ja chyba będę przez ten kanion jechał. Niedobrze. Chyba przegram. Gaz. Czekaj, pojadę tu na drogę. Obie goni jakieś takie słabe stare Audi, no nie? Z trzeciego poziomu. Choć goni. Ja go gonię teraz. O kurczę, byłem zaskoczony. Przecież kramy i strefy jest tutaj. Zobaczcie, chyba teraz nie ma takiej reguły. Chociaż nie, kurde, nie wiem, no ale dziwnie. Dobra, wjechałem na drogę, poszczęściło mi się, nie wiedziałem, gdzie tutaj jechać. Mogłem sobie, wiesz, szybko mapkę otworzyć, no ale... Ale już dobra. O kurczę. Właśnie, ja zapomniałem, że tutaj można znikać też na mapie. Inny gracz tu nie zobaczył. Muszę częściej stosować tę taktykę. Powiem wam, że trzeba bardzo długo jechać, żeby spotkać jakiegoś gracza, żeby z nim, wiesz, się pościgać. Tak jak ja na tym wschodzie teraz się dużo spawnowałem, no nie, no to musiałem całą mapę przejechać, żeby ktoś tam się pojawił. To jest takie trochę przykre może w tej części, niefajne dosyć. No ale dobra, już jest jak jest. Tutaj widzę, że ktoś tam jechał sobie, a ja mam Ferrari. I to jest to Ferrari takie super szybkie? No właśnie. To jest to Ferrari, co mnie tam wcześniej rozwaliło. To zrobili go z napędem na 4 buty, czy ja? Nie wiem, kurde, bo wiecie co, tak ładnie pojechało wcześniej. Z tego co widzę, to ono ma chyba... Wiecie co, ono ma... Aha, ono ma opony, słuchajcie, szutrowe. Są rajdowe takie oponki, no nie? One są wbrew pozorom bardzo dobre na offroad. Ale ma napęd na dupę. Tutaj widzę, że ktoś chyba dropa zgarnął, więc chodźmy z nim porozmawiać może. No a dlatego on tak szybko śmignął. Ty, tutaj jakiś prezent jest. Gift drop. A dobra, bo... To mi się to teraz tutaj pojawiło. Przecież ja już... Ja gram w tym... Co jest? To nie powinno się tu... Patrzcie, ile graczy się tu ze sobą ściga. Trzech aż. Ale poszedł. Kurde, siódmy poziom, trail cut. Jakieś same koksy, jedziemy w to. To się ktoś od drzewa rozwalił trail cutem. I jeszcze czwarty jedzie gracz. Siódmy poziom, ja go chcę, dobra, zobaczmy. Tu jest autostrada, aha, dobra, bo kurde, bo tutaj już jest strefa mała. No, ryzykowna gra. Dobra, szybko do mnie, szybko, zanim sobie furę zmienią. Trzeba tam nawrócić, szybciusio. I się już rozpędzić, hop. Wracamy szybko. Jest, mam go. Jest. Dziaziombel. Ale chamska zagrywka. O kurde. Mam go. Jest. To jest najbardziej chamska zagrywka, jaka chyba istnieje w tej grze. Naprawdę.
Ekstra, ekstra. Dobra, ktoś za mną jedzie, zobaczcie. Śmiga następny typek. Biorę metro z 8 poziomu. To jest chyba taki samochód, który ma niską prędkość maksymalną, nie? Więc może być ciężko. Gościu chciał chyba zrobić tę samą taktykę, co ja na tym poprzednim. Więc ja nie wiem, co on chciał zrobić, ale możemy z nim jeszcze porozmawiać. Chyba, że on chce tamtego sobie wyzwać na pojedynek. Nie wiem, co on chce zrobić. Podjedźmy tam się z nimi trochę pobawić. Kotko i myszko. Ten, nie? Ten tutaj, taki cwaniaczek. Rozwalił się doskonale. Ja patrzcie, znowu taki mega duży lag, no nie? Metro z 8 poziomu, kurde, ciśnie to przyspieszenie. O! Przyspieszenie nieźle, ale skok słabo. Gdzieś jak się rozwaliłem, kurczę. Strasznie twarde zawieszenie, nie? Taka rajdówka trochę. O pana, zobatypa! Londyż, Paryż. Zobatypa, Londyn, Paryż, Teneryfa! Ej, zobaczcie. 215 km na godzinę, budzik zamknięty w tym metrosie. O kurde, co to było? To był jakiś totalny random ta zagrywka, nie? Tutaj jakiś gościu się ustawił, zobaczcie, na krawędzi strefy. I on się rozpędza chyba w moją stronę, nie wiem, co on robi. On widzi tą moją taktykę. A ja biorę teraz Trackhawk, to się nazywa chyba, Jeep. O kurde, ten tego wyzwał. Tego co nie wiem, co tam, co to, Porsche jakieś chyba, nie? Dobra, o kurcze, ciężko, dobra, pojadę w ten las. Zawrócę tutaj, tamten typowy mnie rozwalił, miał dobry samochód jakiś, dosyć szybki i lepszy na offroady znacznie. Spróbuję coś tym Jeepem, może być ciężko. A, dobra, koniec. Final showdown, ja wiecie co, ja pojadę autostradą, bo tutaj na wprost jest autostrada. Mamy 26 sekund do, na pewno będzie w tą stronę, zobaczmy sobie jeszcze na mapkę. Nie mam szybkiego, nie mam jakiegoś super szybkiego auta. Ale mam trochę offroadowe. No całkiem na to offroadowe. O kurde, jak tutaj takie koksy są autostradowe, będzie ciężko na autostradzie. Spróbuję. Patrz. Rozwali mnie to Lambo! Lambo mnie rozwali! Gdzieś będę miał ile? No maksymalnie, nie wiem, z 250 km na godzinę prędkości maksymalnej? No, coś koło tego. Gdzie mamy punkt? O kurde, przy autostradzie gdzieś. Lambo mnie zdupczy tutaj. Lambo będzie 4 paki cisnąć chyba zaraz. Ale mam niezłą przewagę. Jakoś udało mi się tak ludzkowym zmysłem przewidzieć, gdzie to będzie. No emocje, kurde, dogoniają mnie tam te typki. 8 bieg. Tu musimy sobie zrobić zjazd jakoś, bo to będzie wśród tych świątyń takich. Okej, trochę offroadu na moją korzyść chyba. Mam nadzieję. Dobra, i teraz tutaj wjeżdżamy sobie ładnie w drogę. Unikać kurczę, ktoś mnie tam ciśnie. Uwaga, twarde drzewa! Stawaj na tym koło! Wyprzedzili mnie! Fucking shit! O nie! O nie! Czwarta pozycja! Kurczę, no! Ale ciężko, ciężko. Tam jak już ładnie cisnęli pod koniec. No była spora szansa, żeby to wygrać. Spora szansa. No nic, moi drodzy, jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu dinozaur. A ja was zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się ten podobał. Trzymajcie się, na razie. Ej.